Witam w trzeciej części kursu na temat pracy z normalmapami w Blenderze. W tej części omówię parę zagadnień teoretycznych, które mogą nam się przydać do zrozumienia, w jaki sposób rozwiązywać trochę bardziej skomplikowane problemy niż zwykłe odwracanie kanałów normalmapy, coś co robiliśmy w części drugiej. Oczywiście ta wiedza nie jest niezbędna do rozwiązywania problemów z normalmapami czy też z wektorami normalnymi. Właśnie przemyciłem jedno ciekawe pojęcie wektor normalny. Parę takich dziwolągów jeszcze w tej części nam się pojawi, ale uważam, że czasem lepiej jest rozumieć, co robimy, jak robimy, dlaczego to robimy, niż działać na zasadzie wciśnij A, przesuń kursor w lewo, potem czerwony przycisk, Enter i gotowe. Fajnie, mamy jakiś efekt, ale nie bardzo rozumiemy, co się tak naprawdę stało. Ok, nasz kurs w głównej mierze dotyczy pracy z normal mapami. Normal mapa to obraz, który modyfikuje wektory normalne wynikające z geometrii, dzięki czemu uzyskujemy efekt oświetlenia spod tak jakby innego kąta niż wynikałoby to z samej geometrii. Pojęcie wektor normalny z angielska normal jest oczywiście dużo starsze niż w ogóle cała grafika 3D. Jest to pojęcie matematyczne, geometryczne i zacznę od krótkiego wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest wektor normalny. Jeżeli mamy do czynienia z jakąś powierzchnią, tu mamy ją zobrazowaną za pomocą tego czerwonego elementu, albo tutaj za pomocą tego żółtego elementu. Wektor normalny w danym punkcie naszej powierzchni to wektor, który jest prostopadły do tej powierzchni w danym punkcie. Ciężko oczywiście jest mówić o prostopadłości, jeżeli mamy do czynienia z powierzchnią, która nie jest płaska, ale do niepłaskiej powierzchni. Możemy przystawić płaszczyznę, która jest do niej styczna. Będę czasami używał angielskich odpowiedników pojęć, które tutaj przedstawiam. Więc powierzchnia to jest surface, płaszczyzna, plane, płaszczyzna styczna, tangent plane. Myślę, że każdy zetknął się z czymś takim jak tangent. I teraz wektor normalny jest to wektor, który jest prostopadły do płaszczyzny stycznej do powierzchni w danym punkcie. Po prawej stronie mamy zasiane całe pole wektorów normalnych, i jak widzimy, w każdym punkcie wektor normalny będzie skierowany w nieco inną stronę. I tutaj mamy nasz obiekt, on ma oczywiście powierzchnię, i do każdego punktu na powierzchni jesteśmy w stanie wyznaczyć wektor normalny. I teraz wybrałem sobie kilka punktów na powierzchni naszej małpki, i widzimy wektory normalne do tych punktów na powierzchni. Żeby wszystko nieco lepiej widzieć, zobrazujmy sobie wektory normalne strzałkami. Tu mamy nasze strzałki, wektory normalne i przyjęto taką konwencję, że wektory normalne to są wektory, które mają długość 1. Każda z tych strzałek ma długość 1. Mierzę wszystko w jednostkach blendera, blender unit. I teraz te wektory określają orientację danej powierzchni, danego. Punktu na powierzchni względem jakiegoś układu odniesienia, jakiegoś układu współrzędnych. Możemy sobie odnieść te orientacje, powiedzmy, do koordynatów świata, do układów współrzędnych świata, i żeby łatwiej było nam porównywać orientacje, przesuniemy sobie wszystkie te wektory, początki tych wektorów do środka układów współrzędnych bez zmiany ich kątów. I mamy coś takiego. Ukryjmy naszą małpkę, i widzimy pięć różnych wektorów normalnych. Musimy w jakiś sposób liczbowy zapisać wartości tych wektorów. Można oczywiście próbować zapisać wartości kątowe, obrót wokół osi x, obrót wokół osi y, osi z itd., ale do zapisu wektorów normalnych przyjęto nieco inną koncepcję. Wektor normalny określa się za pomocą współrzędnych punktów, współrzędnych końca danego wektora. Czyli w tej chwili rozpatrujemy sobie, załóżmy ten wektor i przyczepiłem sobie pewien obiekt do końca tego wektora. Współrzędne, czyli pozycja tego punktu, określa nam ten wektor normalny. Więc ten wektor normalny ma takie wartości minus 0 z hakiem po x, minus coś tam po y i jakaś dodatnia wartość jako współrzędna z. Ten wektor ma takie wartości, ten wektor, takie wartości, i niezależnie od tego, w którą stronę skierowany jest jakiś wektor normalny, ponieważ mamy założenie, że długość każdego wektora normalnego to jest 1, możemy powiedzieć, że wektor normalny to współrzędne jakiegoś punktu na sferze, która ma środek w punkcie 0, 0, 0 i promień długości 1. Współrzędne punktu na takiej sferze mogą posłużyć jako określenie, Wektorów normalnych. Jeżeli używamy sobie analogii do sfery, łatwiej jest nam zrozumieć wektor normalny, bo sfera też ma jakąś powierzchnię, i jeżeli jest to taki szczególny przypadek sfery, sfera o środku 0 po wszystkich osiach i promieniu długości 1, wektor normalny do każdego punktu na takiej sferze to są po prostu współrzędne tego punktu w przestrzeni, ale to jest szczególny przypadek. Teraz wrócimy do naszej małpki i sprawdzimy, czy ja czasem nie wygaduję jakiejś herezji. Powiedziałem, że wektor normalny to wektor, który jest prostopadły do płaszczyzny stycznej, do danej powierzchni w danym punkcie. I że jest to wektor o długości 1. Dla określenia wartości takiego wektora bierzemy pod uwagę współrzędne końca tego wektora po zaczepieniu jego początku w początku układów współrzędnych. Więc teraz tutaj zaznaczyłem sobie mój punkt. Współrzędne tego punktu to wartość wektora normalnego do tego punktu na tej powierzchni. Sprawdźmy, czy tak jest rzeczywiście. W blenderze jesteśmy dość łatwo w stanie zobrazować sobie, zwizualizować wartości wektorów normalnych do danej powierzchni, i ja teraz specjalnie wyizoluję sobie ten punkt, więc schowam całą małpkę. I wyrenderujemy sobie coś takiego, interesuje nas tylko ten obszar, i muszę teraz ustawić materiał tego czegoś w taki sposób, żeby wartości kolorów, które nam się tutaj wyliczyły, obrazowały wektory normalne do danych punktów. I to jest dosyć łatwe. Tutaj mam materiał tego obiektu. Usunę sobie mój Diffuse Shader i dodam input texture coordinate, pierwsza pozycja. Tutaj się dozumujemy troszkę. I damy widok renderowany, Shift Z. Mam uruchomiony addon Node Wrangler, więc mam dostęp do Viewer Node. I teraz, jak przyjrzymy się naszemu nodowi Texture Coordinate, widzimy, że jako drugi output mamy Normal Output. To jest właśnie coś, co obrazuje wartości wektorów normalnych. Więc Ctrl Shift Klik, Ctrl Shift Klik jeszcze raz. I po wyrenderowaniu będziemy w stanie sobie zobaczyć te wartości bez żadnego shadingu, więc F12, może wyświetlę sobie to tutaj, Shift F10, przybliżymy się i mamy nasz punkt. Sprawdźmy wartości, klikniemy lewym przyciskiem, muszę to sobie trochę rozszerzyć jeszcze raz, i na dole widzimy wartości RGB. Może zrobię sobie zrzut z ekranu tego fragmentu. Dobrze, mam już zrzut. Więc teraz nie muszę cały czas trzymać wciśniętego przycisku myszy. Widzimy wartości RGB i porównajmy sobie to ze współrzędnymi tego punktu. Popatrzmy oś X minus 0.05 i tutaj kanał czerwony minus 0. prawie 05. Mamy lekkie odchylenia, ale to raczej wynika z braku precyzji przy ustawianiu tych strzałek i tak dalej. Ja to robiłem ręcznie, więc. Jakieś drobne różnice mogą się pojawić, możemy uznać, że ta wartość i ta wartość to jest w zasadzie to samo. Teraz zobaczmy y 0,71 0,71 tutaj kanał niebieski około 0,7 i tu współrzędna z 0,7, więc generalnie wszystko się zgadza. Ok, więc już wiemy, czym jest wektor normalny, w jaki sposób możemy sobie wektory normalne zobrazować. Co oznaczają wartości wektorów normalnych, i tak dalej. W następnej części dalej będziemy sobie snuć rozważania teoretyczne. Trochę bardziej szczegółowo omówimy konstrukcję samych normal map i w jaki sposób są one używane do modyfikacji wektorów normalnych wynikających z geometrii. Więc tych, którzy jeszcze mają siłę, zapraszam do obejrzenia części czwartej.